Na przestrzeni lat pojawiło się wielu znanych i szanowanych naukowców, którzy byli przekonani, że świadomość człowieka jest wiecznie żywa. Światowe religie już od bardzo dawna były zgodne co do tego, że dusza jest powiązana z naszym ciałem, ale w momencie śmierci opuszcza je i już nigdy nie powraca. Opuszczając jednak kwestie metafizyczne i religijne, to zdaniem brytyjskiego fizyka i matematyka Sir Rogera Penrose'a, dusza człowieka jest niczym innym jak zbiorem informacji przechowywanych na poziomie kwantowym. Co więcej, naukowiec utrzymywał, że posiada dowody na to, że informacja ta jest przechowywana w tzw. mikrotubulach w ludzkich komórkach i opuszcza organizm wraz z jego śmiercią. To jednak nie wszystko, ponieważ uważa on jeszcze, że w przypadku chwilowej śmierci informacja kwantowa uwalnia się we wszechświecie i powraca z powrotem do ciała, gdy to zostanie przywrócone do życia. Penrose zakłada, że w ten sposób można wyjaśnić opisywane na całym świecie doświadczenia z pogranicza śmierci. Ta osobliwa teoria posiada nawet wsparcie naukowców z Instytutu Fizyki Maxa Plancka z Monachium. Uważają oni, że śmierć nie oznacza końca życia, tylko jest początkiem czegoś nowego. Natomiast były szef Instytutu, dr Hans Peter Dürr, twierdzi, że nasze ciała fizyczne umierają, ale nasze dusze żyją wiecznie. Tego typu informacje są z całą pewnością pocieszające dla ludzi, którzy nie są pewni co do tego, czy istnieje życie po śmierci. Choć nie ma co ukrywać, przekonanie się o tym na własnej skórze jest niestety podróżą w jedną stronę.